Patrz na winowa do wieczora. O, z tego wychodzi. Wino jest zwadzone, mi się bardzo podoba. Wzorowuje to, co widzi naprawdę pasażer w pociągu. Aż czuwać, że przespał. Tylko nie to twarz pasażera. A co niedobre jest? Dobra. Piękna, niż wręcz bym powiedział. Samochodów został dodany już po wydaniu drabinowe do wieczora. Widziała też na drabinowie Ran. Aha. No to już teraz się wszystko wyjaśniło. Skąd to się wzięło? Teraz sobie w spokoju możemy podróżować. Sprawdzić, aby się upewnić. To dobrze, Michu, że pan sprawdza te rzeczy. Na pewności. Ale jest skąd 12-13 wagonów wyciągnięty przez EPS-07. No, patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedyna. Dana! No rzeczywiście, 12 ma wagonów. A żebym się skupił na tym, a nie na jeść. Jest to i za przemyślanie? No. Nie wiem, nie ważę nam ze Świnoujścia i 4 dni ze Słupska.
rzeczywiście na tej scenarii on jest aż tak odwzorowany? Ja nie widzę tutaj przemyślaniny. W tej paczce drabinowa do wieczora. Ale to się rzadko zdarza. Rzadko na dzień składy występują. Musieliśmy zwolnić, bo było ograniczenie prędkości. I tak za późno zwolniliśmy, ale to ograniczenie jest tak właściwie bez sensu w tym miejscu. Ale jest takie, to trzeba przestrzegać, nie? A dzisiaj dużo osób ogląda transmisję. Normalnie nie dowierzą. To jest niemożliwe, to jest chyba normalnie rekord rekordu. Ilości widzów na jednej transmisji na żywo. A ciągle tu ktoś inny i nowy się przewija. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, że tu muzyka ani symulator nie jest za głośno w czasie, kiedy mówię. Rajeczeniu można przyciszyć, ale musicie Państwo dać znać tylko na czacie. Nie mówię tutaj, Panie Michu, o transmisji, na której nie wiadomo, kto spamował i nie wiadomo, co się wtedy działo. Czy to były jakieś boty, czy nie wiadomo co. Scenariusze, a w tym spalinowe i rozbudowana sceneria. Która sceneria jest rozbudowana? Po lewej nowe otoczenia. No. Znaczy tu są jakieś nowe scenariusze? No na tym do wieczora, wiem, spalinowe są. Chociaż ja pewnie ich nie będę jeździł, bo ja za bardzo tymi spalinowymi nie przypadam na jazdę. Nie ma jakichś dobrych spalinowych, takich nowoczesnych lokomotyw do maszyny. Jest spalinówka, SU chyba. Nie to. Tak, SU-42 można jechać. Nie ma takich nowoczesnych lokomotyw w maszynie.
ponad 30 scenariuszy? A nie tylko Drawinowie do wieczora, tylko razem z pozostałymi liczą. No ten w to się może zgodzić. Może być ty. Mówię, możliwe. Nie liczyłem nigdy. Od rana do wieczora i zwykłe chyba też, nie? Zwykłego pan nie liczy. No cóż. Ej, ścinki tu się robią. Dużo chyba lokomotyw na stacji, bo to one zauważyłem, że tu najwięcej ścinek robi. Przyjemnie kranem hamulca rusza. Niech się przycinę. Dobra, zróbmy hamowanie z widoku pasażera. Ile minut opóźnienia? 25, no 2 minuty. Niestety 2 minutki opóźnienia. Ruszamy. Od kierownika on jest. Zgadza się. Czyli 2 minuty opóźnienia i dalej dynamiczny rozruch. Rozpoczynamy. Niestety dużo tych wagonów, dużo. Teraz kontrola bilecików. No bo tu jest 13 pojazdów, czyli łącznie z lokomotywą jest 13 pojazdów. No tak. A nie sami wagony. Zniżki to pokazywać, no wiadomo.
oczach to nie ma tam lepiej. Ja. Większy mandat można. Nie, no już nadmiarówki wyrzuciłam. A czemu to nie? Drodzy Państwo, z racji, że jest dosyć gorąco, pozwólcie, że sobie leję napoju. Bo upały naprawdę dają się we znaki. Znaczy teraz jakieś ochłodzenie przyszło dzisiaj, było chyba tylko 22 stopnie, ale przy nagrywaniu odcinka, mając jedno otwarte okno, jeszcze nie mogę go na rozciesz otworzyć, jak nagrywam, to... jest bezczulnie. Grabówek Lachy, 11.42. Potem są Włodowice już. Chyba jak trochę przekroczyłem maksymalną prędkość tej lokomotywy, to się chyba nic nie stanie. Nie? Jak mi się wydaje. Nawet Karski nie ma ukradni. Gdzieś powinno być napisane V masz 125. Nie ma. Ukradni. Myślę, że tu jest napisane, a to nie.
kot mnie atakuje. Na drzwi przychodzi i skacze. Skubany, no. Właśnie udaje mi się wyprosić kota. Tak, kot zabójca. Sobie drzwi otworzył. A już załatwiłem sprawę, bo jednak klucz zamknąłem. A niestety z klucza już nie umie sobie otworzyć. No. Ten mądry kot był u mnie. Łączę na klamkę skakać i sobie te drzwi otworzy. Jakie są przekluczone. No to racja, kto wie, czy nie umie, może się nauczył kiedy. O, pociąg jedzie z góry, tak ładnie wygląda. Oświetlenie przyrządu sobie załączmy. Chociaż nie było tak ciemno w tym tunelu. Może tego Nightbota przestawić, chyba żeby trochę rzadziej może wysyłał te wiadomości na czacie. No bez sensu, tak często. Dobra, przejazd, no nie. Robi wrażenie. Po chwilę miał się jakiś skład do zjazdu równoległa i na odstępy na SWLC. Zgadza się.
a robi to wrażenie na mojej karcie graficznej, a przede wszystkim procesorze. Czy tak to jest, jak się masz włączy 5-letni komputer? Więcej, 6-letni może już. Raczej na pewno 6-letni. Potem się dziwię, bo tu się przycina, albo tu coś. Ale cóż, tak bywa. Kiedyś to była najlepsza maszyna, jaką można było mieć. Scenariusze te maszyny będą coraz bardziej wymagające. No niestety. Trzeba się tego spodziewać. Chyba, że poprawią coś z silnikiem, nie? No w sumie te scenariusze nie są, nie wiadomo, najwybitniej piękne. No nie oszukujmy się. Tekstury nie są nie wiadomo jakie. Myślę, że jakby tutaj napracować odpowiedni silnik, to by to naprawdę poszło na każdym komputerze. Ile minus tu będzie opóźnienia. Czyli się ma 2 minuty. Niestety trzeba podciągnąć pod sam wskaźnik. Teraz sobie wysiądziemy z pociągu i zobaczymy hamowanie z zewnątrz. I pociąg się zatrzymał. Myślę, że bardzo delikatne było to hamowanie, jeśli chodzi o samo to hamowanie na peronu. I zatrzymanie, że też pociąg nie pojechał za daleko, a nie odpuściły na tyle hamulce, żeby się nie zatrzymał do końca. Pan Mati pisze, że jest różnica w FPS, wystarczy uruchomić stary terminowy i porównać z nowym. No i zgadza się, jest różnica. Dzisiaj liczymy mogę opóźnienia na tym nowym, na starym myślę, że raczej by się to nie wydarzyło. We wszystko przebiegało płynnie z zewnętrznego na większy ruch zmożony. Opóźnienie dziś mniej więcej wzrasta. Od kierownika on jest. Zgadza się. Idzie.
wyrefina? Nie wiem. A wyrefin? Ojej, do tego momentu się możemy nie doczekać. No i może się doczekamy. Fajnie by było, jakby dodali zawsze to jakieś nowoczesne lokomotywa do maszyn. Jechałem ostatnio na tej misji sobie i niestety jak się przełączałem pomiędzy kabinami. No i pulsik. Przez kota muzyka ciągle słyszę, jak klamka moją tak opracuje od góry. I chcę sobie otworzyć drzwi. Już 4 razy próbowałem. Witam serdecznie, panie Olo Kolej, na transmisji na żywo. Składy są podmienione na nowsze, a nie oryginalne od autora. Jest to ta łatka, co była dziś tam w postach niżej. Czy można było sobie pobrać? No i następna już jest końcowa. Ściemniej, nowsze, bo tamte według mnie były za stare jak na moje jazdy. Ja tutaj nowoczesność przedstawiam w maszynie. Więc no, nie mogą być stare pociągi, jak ja bym sobie wybierał nowe, a tu wszędzie by jest stare jeździć. Więc wszystkie są podmienione. Dobrze, panie Olo, niech będzie.